Panie profesorze, jak wyglądał rozwój polskiej telemedycyny i jakie jest jej znaczenie na świecie? 21 lat temu przeprowadziłem pierwszą telekonsultację w Polsce, pokazując ucho z detalami na odległość grupie dziennikarzy zgrupowanych w klubie domu dziennikarza przy ulicy Foxa. Wzbudziło to ogromne zdziwienie, że to jest możliwe. Mówiłem wtedy, że bez telemedycyny, bez włączenia jej do codziennej praktyki klinicznej bardzo trudno będzie nam funkcjonować w ciągu najbliższych lat. Nam, pracownikom ochrony zdrowia, jak i pacjentom. Dziś, gdybyśmy chcieli zaprosić wszystkich pacjentów, którzy są pod opieką naszego Instytutu Światowego Centrum Słuchu, którzy są użytkownikami urządzeń szczepialnych, byłoby to niemożliwe. Ponieważ od 14 lat mamy możliwość na odległość badania, co się dzieje z pacjentem, to w domu u niego, czy w ośrodku z nami współpracującym. Dzięki temu oni wszyscy się czują bezpieczni, a my możemy w każdej chwili sprawdzić, czy rzeczywiście urządzenie funkcjonuje. Patrząc z perspektywy rozwiązań międzynarodowych, jako członek, założyciel Forum Słuchu przy Światowej Organizacji Zdrowia, wiemy, że do audiologii, otolaryngologii telemedycyna weszła dość szeroko, zwłaszcza jeśli chodzi o kontrolę właśnie urządzeń szczepialnych, a drugim takim obszarem jest rehabilitacja. Rehabilitacja jest jeszcze większym wyzwaniem. To jest proces zwykle dłuższy, trwający tygodniami, miesiącami, a czasami nawet dłużej, tak w odniesieniu do naszych pacjentów, jak i innych. Jeżeli uda się ją rozwinąć w pełni w domu pacjenta, pod kontrolą ośrodka, który prowadzi i nadzoruje tą rehabilitację, to będzie prawdziwy sukces. W 2004 roku powiedziałem, że dom pacjenta jest domową kliniką rehabilitacji, żeby nadać temu rangę, którą zrozumieją rodzice, że to, że dziecko przejdzie 500 km i znajdzie się w świetnym ośrodku, nie oznacza, że ono jest wypoczęte, chce współpracować i łatwo jest prowadzić z nim zajęcia. Jeżeli ono będzie w domu, a my będziemy mogli kontrolować, co się dzieje, patrzeć, jak rodzice współpracują, którzy muszą być partnerami naszymi, to jest właściwie i telemedycyna, i prawdziwa rehabilitacja, i prawdziwe efekty. W jaki sposób COVID-19 wpłynął na rozwój telemedycyny? O, bardzo. Bardzo. Do tego czasu, kiedy ja przy różnych okazjach, w różnych panelach, na różnych forach i na tych forach, które w tej serii się odbywały, mówiłem o telemedycynie, to mówiono, no tak, 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 no to trzeba, rzeczywiście, no oczekujemy wprowadzenia, natomiast COVID, nagle się okazało, że pacjent nie musi być obok lekarza, że lekarz nie musi trzymać pacjenta za rękę, a może mu udzielić świadczenia. Oczywiście COVID trochę wypaczył w naszym społeczeństwie, w takim odbiorze telemedycyny, bo patrzymy na nią przez pryzmat teleporad. Te teleporady we wszystkich specjalnościach, które zaczęły mieć miejsce, na pewno nie przyniosły zawsze spodziewanego efektu. Był kontakt, ten kontakt w przypadku osoby niedosłyszącej był bardzo trudny, nie do końca zrozumiały. I tu rzeczywiście ja podzielam to, co pacjenci mówią, że czują się rozczarowani, że próby nawiązywania z nimi kontaktu, albo nie jednego, często drugiego, trzeciego, nie przyniosły efekty. Trzeba dziś powiedzieć, że teleporada w pewnych specjalnościach prowadzona przez logopedę, psychologa, pedagoga ma swoje miejsce i może być świetnym wstępem do zajęć praktycznych, zajęć klinicznych. W przypadku, gdzie musimy zbadać pacjenta, on musi być zbadany, natomiast można zrobić to w formie hybrydowej. Jeżeli obawiamy się, na przykład w szczycie pandemii, zbyt długiego kontaktu z pacjentami, teleporada może być wstępem, ale przygotowanym wstępem do przeprowadzenia szybciej i sprawniej przez właściwą osobę badań, dodatkowych badań diagnostycznych, które skrócą cały okres diagnostyki i zapewnią szybszą, właściwą interwencję.